Czy park rozrywki może być ekologiczny? Okazuje się, że tak. Zostań z nami i odkryj Elfland. A witają Was jak zawsze Marcel i niepoprawny tata. Dzisiaj będzie dużo zjeżdżania, pokonywania przeszkód, wspinania i zjeżdżania. Na początek jednak garść informacji. Elfland znajduje się w miejscowości Nekla. Jest to województwo wielkopolskie. My odwiedziliśmy park po drodze do Gniezna. Dojazd jest bezproblemowy, bo park znajduje się bezpośrednio przy głównej drodze. Nie trzeba nawet wjeżdżać do miasta. Parking jest spory i bezpłatny. Kilka migawek z tego miejsca mogliście już zobaczyć w filmie Gniezno Trip. Tym, którzy nie widzieli, serdecznie polecam. Link w opisie. Do Elflandu najbardziej zachęciła nas nietypowość tego miejsca. Nie ma tutaj rollercoasterów, maszyn, silników, ekranów, światełek czy głośnej muzyki. Jest za to dużo przyrody, materiałów naturalnych oraz ciszy. Jedyny hałas, jaki tu występuje, to radosne okrzyki dzieci. Nie ukrywam, że uwielbiamy jeździć do typowych parków rozrywki i bardzo mnie ciekawiło, jak będziemy się tu bawić. Gołym okiem widać, że jest dużo zjeżdżalni. Są przystosowane do różnych grup wiekowych, więc z wyjątkiem niemowlaków każdy znajdzie jakąś dla siebie. Bardzo fajnie, że dostępne tu atrakcje zmuszają nas do aktywności fizycznej. W ciepły dzień naprawdę szybko można się zmęczyć. Na szczęście pomyślano o miejscach na odpoczynek. Znajdziemy też sporo cienia, więc rodzice mogą się bawić z dziećmi albo po prostu relaksować. Orzeźwienia dostarcza nam też mgiełka wodna dzięki zraszaczom. Jakby jednak komuś było mało, to można też kupić lody w tutejszej gastronomii. Całkiem dobre, swoją drogą. Marcel dużo korzystał ze zjeżdżalni. Ja też kilka razy zjechałem. Zdecydowanie najwięcej jednak czasu spędził na różnego rodzaju przeszkodach, a jest ich naprawdę dużo. Są też aż trzy tyrolki. Jest również gigantyczna piaskownica, wielki wulkan i wieża Baobab, na której są najwyższe zjeżdżalnie. Mi bardzo się też podobało gniazdo orła. Naprawdę świetnie wygląda. Moim skromnym zdaniem Elfland nie jest konkurencją do typowych parków rozrywki. Jest to coś innego, fajnego i ciekawego. Dzieci bawią się tu na świeżym powietrzu, mając bardzo dużą dawkę ruchu. A ruch to zdrowie.
ekologiczne podejście też nie jest bez znaczenia, zwłaszcza w kontekście najmłodszych osobników zamieszkujących naszą planetę. Jedyne, czego bym się przyczepił, to wielkość parku. Mógłby być troszkę większy. I na szczęście będzie, bo za ogrodzeniem widać trwające prace nad kolejnymi atrakcjami. Dajcie znać, co myślicie o tym miejscu. Czy podoba Wam się takie podejście do tematu rozrywki? Ja na dziś już dziękuję za oglądanie. Pa!